Dzień dobry, Magda Marszałek. Zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Władze Gorzowa przygotowały dla przedsiębiorców gorzowski pakiet pomocowy, który wprowadza ulgi w spłacie podatków lokalnych. Chodzi przede wszystkim o podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Ma to ograniczyć uciążliwości wynikające z sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się gorzowskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Te nasze ulgi będą polegały na rozłożeniu na raty, na umorzeniu odsetek, na tym, aby po prostu ta uciążliwość, która w tej chwili występuje dla przedsiębiorców, można było ją po prostu w jakiś sposób lżej znosić. To jest jeden z elementów tego naszego pakietu, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych ulg. One będą związane na przykład ze zmniejszeniem kosztów najmu lokali w mieście. Natomiast ta procedura wymaga dokładnej analizy prawnej i wymaga przedstawienia naszym radnym uchwały, konsultacji z radnymi. Będziemy się starali te ulgi kolejne w drugiej turze tego gorzowskiego pakietu pomocowego wprowadzić podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Te szczegółowe informacje dotyczące jacy przedsiębiorcy mogą korzystać z tej ulgi, one zresztą wynikają, tak jak wspomniałem, właśnie z tych rozporządzeń, które wprowadził rząd polski. Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej. Tam opisane są szczegóły, jacy przedsiębiorcy mogą korzystać z tej ulgi i jakie trzeba przedstawić dokumenty, żeby można było z takiej ulgi skorzystać. Prosimy o zapoznawanie się z tymi informacjami i o kontakt z Urzędem Miasta. Urzędnicy pomogą w przygotowaniu takich wniosków o te ulgi. Panie z gminy Deszczno wzięły sprawę w swoje ręce i zaczęły szyć maseczki dla osób potrzebujących. Jak przyznaje wójt, maseczki nie mają atestów, dlatego też nie będą mogły zostać przekazane do szpitala, ale za to posłużą mieszkańcom. Panie, które włączyły się w akcję, mają zamiar uszyć aż 5000 sztuk maseczek. Te mają być rozdawane mieszkańcom gminy Deszczno już po weekendzie. Przede wszystkim starsze osoby chciałyby się czuć bezpiecznie, osiadając taką maseczkę, więc postanowiliśmy, że wspomożemy właśnie takie osoby starsze, szyjąc takie maseczki, będzie można te maseczki od nas za darmo pozyskać. Mamy w tej chwili materiału na 5000 sztuk, cały czas staramy się dokupić kolejny materiał, także będziemy szyli, póki nam starczy sił. Są wolontariuszki, to są generalnie dziewczyny z przedszkoli, bo przedszkola przecież są zamknięte, do środowiska domu samopomocy. Od jutra mają być również dziewczyny ze szkół, także mam nadzieję, że będziemy szyli te maseczki dla wszystkich potrzebujących, być może również dla placówek zdrowotnych. Szyjemy maseczki dla osób potrzebujących. Są maseczki wykonane są z flizeliny, do tego dochodzi gumka, no i chęci do szycia, do pracy. Mamy materiału na 5000 maseczek, więc myślę, że na pewno uszyjemy je wszystkie. No a trudno no nie jest, no trzeba mieć tylko pojęcie do szycia i chęci, że tak powiem. Prawdopodobnie od poniedziałku będziemy rozdawali maseczki wszystkich chętnych po 20 sztuk na początek. Jeżeli będą Państwo chętni, będziecie mogli podjechać do Deszna i od nas po prostu te maseczki dostać, oczywiście bezpłatnie. Na pewno akcja spotkała się z takim fajnym odzewem i oczywiście są osoby, które negują, że maseczki nie mają atesty, ale myślę, że każda maseczka, która wspomoże, nawet jeżeli jedna osoba się nie zarazi dzięki tej maseczce, to może myślę, że to będzie duży nasz wspólny sukces, przede wszystkim tym pań, które tam ciężko szyją i pracują już od kilku godzin. Sytuacja na granicy z Niemcami wraca do normy. W Słubicach, Świecku i Kostrzynie nad Odrą nie ma już korków, a ruch pieszych i samochodów odbywa się na bieżąco. Wszystko po zmianach, jakie wprowadził rząd. Od wczoraj ruch samochodów ciężarowych w Świecku odbywa się bez pomiaru temperatury kierowców, a to znacznie usprawnia przejazd przez granicę. Jeżeli chodzi o Słubice, to tutaj osoby piesze muszą zostać poddane badaniu temperatury oraz wypełnić specjalne karty lokalizacyjne. Również ruch samochodów na moście łączącym Słubice z Frankfurtem nad Odrą odbywa się płynnie. W kolejce do kontroli czeka zaledwie kilka samochodów osobowych, które chcą wjechać do Polski. Większe natężenie ruchu pojawia się jedynie w momencie, kiedy osoby pracujące w Niemczech wracają do Polski.
Rezerwat Gorzowskie Murawy to jedno z ulubionych miejsc wielu gorzowian, którzy wybierają je na spacer lub na wyjście z psem. Niestety ciągle spora liczba osób traktuje rezerwat jak wysypisko śmieci. W minioną środę Gorzowska Straż Miejska otrzymała informację od mieszkańców o wyrzuceniu z samochodu odpadów, między innymi kuchenki gazowej, na terenie rezerwatu. Świadkowie przekazali niezbędne informacje na temat samochodu, z którego zostały wyrzucone śmieci, co pozwoliło ustalić sprawcę. Strażnicy miejscy dotarli do mieszkańca i ukarali go mandatem w wysokości 500 zł oraz zobowiązali do uprzątnięcia śmieci. Przewoźnicy kolejowi wprowadzają ograniczenia w kursowaniu pociągów. Wszystko w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Niektóre z połączeń zostały zawieszone, a inne skrócone. Zawieszono m.in. kursowanie pociągu TLK Kociewie z Gorzowa do Gdyni, natomiast trasa pociągu Regio Kłodawka do Poznania odjeżdżającego z Gorzowa o 8.55 została skrócona do krzyża. Swoją podróż na tej stacji zakończy również pociąg Regio Wilda odjeżdżający z Gorzowa o 16.35. Ponadto od kilku dni nie kursują pociągi międzynarodowe z Gorzowa do Berlina i odwrotnie. Spółki z grupy PKP współpracują w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem. Na kolei wprowadzono specjalne wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcach i w pociągach. Rozpowszechniane są także informacje o konieczności przestrzegania przez pasażerów zasad higieny. Od 15 marca zawieszone zostało do odwołania kursowanie pociągów międzynarodowych, a ograniczenia wprowadzono także w ruchu pociągów krajowych. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, na mocy którego zawieszono połączenia kolejowe w ruchu międzynarodowym od 15 marca, PKP Intercity odwołało wszystkie swoje pociągi w relacjach międzynarodowych. Część pociągów została zawieszona w całej relacji, część kursuje natomiast w skróconych relacjach, tylko na odcinkach krajowych. Od 17 marca, ze względu na zmniejszające się zainteresowanie przejazdami, wynikające z wprowadzonych ograniczeń, m.in. w zakresie działalności placówek kulturowych i oświatowych, delegacji oraz trwający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także w związku z trudnościami w zapewnieniu obsługi pociągów, PKP Intercity wprowadziło tymczasowe ograniczenie oferty przewozowej i zmniejszenie częstotliwości kursowania niektórych składów. Sytuacja jest stale monitorowana, a wszelkie decyzje przewoźnika są podejmowane w oparciu o analizy frekwencji w pociągach. Szczegółowa lista pociągów oraz zmian wprowadzonych przez PKP Intercity została zamieszczona na stronie internetowej przewoźnika. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji telewizji Gorzów zapraszam w poniedziałek o godzinie 17.30. Do zobaczenia.